Odnosząc się bezpośrednio do sporu zbiorowego jego przedmiotu, chciałbym podkreślić, że zarząd EPORE od kilkunastu tygodni intensywnie rozmawia ze związkami zawodowymi na temat ich postulatów płacowych. Oczywiście mamy świadomość tego pełną, że są to bardzo ważne i istotne sprawy dla naszych pracowników. Niemniej jednak żądania strony społecznej są na tyle duże i te żądania dotyczące wyższych wynagrodzeń, na chwilę obecną spółka nie jest w stanie ich spełnić z uwagi na trudną sytuację finansową. Tutaj chciałem też podkreślić, że ewentualne spełnienie tych żądań strony społecznej mogłoby doprowadzić do destabilizacji i bezpieczeństwa istniejących już miejsc pracy, a na tym jako zarządowi nam szczególnie zależy. Szczególnie biorąc pod uwagę, iż jesteśmy w trakcie trzeciej fali pandemii, więc ta stabilność miejsc pracy, myślę, że dla pracowników jest bardzo ważna i na tym zarządowi najbardziej zależy. I myślę, że nie tylko zarządowi powinno na tym zależeć, ale nam wszystkim. Chciałem tutaj jeszcze podkreślić, że w ubiegłym roku, pod koniec roku, to jest w miesiącu grudniu, pracownicy otrzymali dodatkowe premie i wynagrodzenia z tytułu okresu świątecznego. Natomiast tutaj jakby strona społeczna podchodzi do tego dosyć obojętnie i jednak żąda tych podwyżek płacy zasadniczej. No, z naszej strony na tyle pozwalają obecnie możliwości finansowe spółki i to, na co sobie możemy pozwolić jako odpowiedzialny zarząd, staramy się realizować. Jeszcze na koniec tutaj ze swojej strony chciałem serdecznie podziękować władzom elektrowni Bełchatów, w tym szczególności dyrektorowi, w związku z tym, że strajk, że strona społeczna podjęła decyzję o organizacji strajku na tak zwanej infrastrukturze krytycznej, czyli na takiej infrastrukturze, gdzie zakłócenie ciągłości pracy mogłoby również spowodować zakłócenia w ciągłości działania elektrowni Bełchatów. Bardzo pomocna okazała nam się tutaj elektrownia Bełchatów i dzięki takiej bardzo dobrej współpracy udało nam się zastąpić ludźmi z elektrowni, jak również ze spółek zależnych te stanowiska, na których związkowcy zdecydowali się zorganizować strajk. Pokrótce, spółka EPORE realizuje usługi i pracuje na wydziałach bezpośrednio na styku elektrowni, czyli w ciągach technologicznych, w których przerwanie pracy mogłoby zakłócić nawet produkcję prądu elektrycznego. A przypominam, że elektrownia Bełchatów to jest jednak największa jednostka wytwórcza i produkuje ponad prawie 20% energii. Między innymi jeden z wydziałów jest wydział odsiarczania, tak? Taki kluczowy z punktu widzenia zapewnienia ciągłości działania elektrowni Bełchatów.